Właściwie można by od tego zacząć. Za 2 godziny sprawdzę, czego się nauczyłaś. Co powiecie na morderstwo w afekcie? Daj spokój. Jakie jest następne pytanie? Rewolucja październikowa. Przyjał Lenin. Towarzysze czerwoni, dziś napadniemy na Pałac Biały. Poprowadź nas towarzysz Lenin! Nie mógłby ktoś inny? Nie. Lenin albo zakopujemy topór wojenny. Łuki i strzały nie wystarczą. Zamknij się, Nadjeżda. Mamy jeszcze krążownik Amora. Aurora. Przepraszam, ale czerwoni chyba nie byli Indianami. No pewnie, że nie. Przynajmniej nie wszyscy. Ale to ci się ma skojarzyć. Jest nas za mało, żeby zająć pałac zimowy. Może skoczymy na pałac wiosenny? Stalin, ty cioto! Ostrzegę przed tobą towarzyszy, zanim zdechnę na cywilizm. No to może pałac letni? Gdzie są nasi towarzysze? Turockiemu cyganka wywróżyła, że ja każę go zarąbać motyką. I teraz się boi. A mnie powiedział, że jak się napije, to przyjdzie. Ty jesteś Lew Trocki? Nie, jestem Lew Rywin. Jesteś czerwony? Tylko jak się zmęczę. Jestem producentem filmowym serialu o małym posterunku i przyszedłem się skonsultować. Już mi stąd, bo to machawkiem dostaniesz. I'll be back. No to ja też pójdę, bo muszę skończyć 41 tom dzieł zebranych. Jak zajmiecie jakiś pałac, wyślijcie mi sygnał dymny. Wszystko i tak przepisał od braci Marx. Ja to czytałam. Dzieła Lenina? To on napisał Polowanie na czerwony październik. Meiner Kunst erobere ich die ganze Welt. Oho, 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 mit meiner Kunst erobere ich die ganze Welt. Oho, ja, ja, jawohl. Cześć, Adolf. Cześć, Herman. Co dziś malujesz? Motylki. Całe? Z powyrywanymi skrzydełkami. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? No obok. To tam, gdzie mieszkają Polacy? No, są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Ryc. Śmigł. Pamiętam go. Podobały mu się moje motylki. No to jak, napadamy czy nie? No nie wiem. A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię? Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko. Możemy napadać po sąsiedzku. A co ci zrobiła Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, świnie. No. To tak jak Anglicy. Francuzi, Czesi, Austriacy, Mongołowie, Meksykanie, Masajowie. Göring? Tak, mein Führer? Nicht den Nerv bei mir! To co mam odpowiedzieć Stalinowi? Mówi, że możemy wziąć Polskę 50-50.
kiedy chce napadać? 17 września. Wyślę do nas swojego ministra, Matołowa, żeby podpisać tajny układ. To my mu wyślemy naszego ministra. Zadzwoń do Ribbentropa. To znaczy, że się zgadzasz, wodzu? Z Polakami będą kłopoty. Na co dzień są nieznośni, ale uwielbiają, jak się na nich napada. Zaraz nam zrobią ruch oporu i wszyscy się zmienią w partyzantów. A poza tym będą się śmiali z mojej sztuki. Już się śmieją. To dostaliśmy dziś od naszego agenta Klosa. Siekiera, motyka, piłka, alasz. Przegra wojnę, głupi malarz. Wojnę? Jestem malarzem pokojowym. Dzieci śpiewają to na każdym podwórku. O nie, nie napadamy. Jak ich napadniemy, będzie jeszcze gorzej. Haj. 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 Co cię sprowadza, Ribbentrop? Wodzu, mam złe wieści. Polacy odrzucili nasze ultimatum w sprawie twojej wystawy w Zachęcie. Mimo że zagroziłem, że jak się nie zgodzą, to zaczniemy im zrzucać moje obrazy z samolotu? Tak jest. Powiedziałem, że mogą wystawić twoje obrazy gdziekolwiek, to odpowiedzieli, że na widok motylków bez skrzydełek mają odruch wymiotny. Nie znalazło się ani jedno miejsce, gdzie mógłbym się powiesić? Niestety. Próbowałem wszędzie, nawet na poczcie. Gdzie? Na poczcie. W Gdańsku. Gdańsk? To zdaje się nasze miasto. Ale poczta jest polska. Więc to tak? Wszyscy mnie olewają? Zobaczą. Wszyscy zobaczą moje obrazy. Moje malarstwo jest tego warte. Powiedzcie Stalinowi, że napadamy jutro. Zabierzemy im tę pocztę. I wszystkie inne. Moje motylki będą wisiały na pocztach całej Europy! Potem świata! Wydamy je na pocztówkach. Później przyjdzie czas na znaczki pocztowe. I nie przestaniemy, dopóki wszyscy listonosze nie poznają się na sztuce. Jezu, ale jesteś straszny. Prawie jak w domu. Będę straszniejszy, jak nie zdasz matury. To mogę już iść? Podziękuj panu komendantowi za Geringa. Dziękuję. Bardzo był wujek przekonujący. Prawie jak w pracy. No, i tak przegraliśmy tę wojnę. To znaczy, są różne zdania na ten temat, ale tak czy siak oddaliśmy kawałek tyłu Rosjanom, ale zabraliśmy kawałek przodu Niemcom. A nasi sojusznicy postanowili, że będzie świetnie, jak się nami zaopiekuje Stalin. No, uważaj. Ja wtedy zaczynałem karierę. Teraz chciałem ci opowiedzieć o komunistach, ale się trochę boję, że jak powiem prawdę, oni wrócą, to się na mnie zemszczą. Słuszna postawa. Czy oni byli źli? Byli niezbyt dobrzy, wystarczy?
A teraz są gdzie? Teraz? Mówią, że ich nie ma. Cholera! Wiecie, że wpadłem w dziurę na prostej drodze. O, proszę! To nam właśnie zostało po komunistach. Dziurawe drogi. Tego się nie wyprą. Jeśli chcesz, żebym ci opowiedział o komunizmie, to powiem tylko, oni budowali dziurawe drogi. Wszyscy na świecie budowali normalne drogi, a u nas były dziurawe. Ale trzeba było mówić, że są proste. Zostawili nam je za karę, że musieli się przechcić na socjaldemokratów, bo tych dróg nie da się naprawić za żadne pieniądze. Już zawsze będą dziurawe, chyba że się je zasypie i zbuduje nowe obok. Nie przesadzaj, chłopcze. To się nazywało sprawiedliwość społeczna, bo w dziury wpadali wszyscy porówno. Może byś to zostawił historykom. Dziury? Proszę bardzo. Ale jestem pewien, że opinie będą podzielone. No i co, sprawdzamy, czego się nauczyła? Tak jest. Agnieszko, powiedz nam coś o rozbiorach. No więc, Kasia nie chciała się rozebrać, a Ryta miał ładną klatkę piersiową. Ze swej strony pragnę dodać, że panował wtedy Ludwik XVI, którego przerobili na meble gięte. Zaraz, ja cię chciałem nauczyć, jak skojarzyć pewne fakty, żeby dopasować daty do miejsc i tak dalej. Skojarzam. Była kiedyś Wanda, co Niemca nie chciała. Idiotka. Kopernik był niemieckim astronomem, tylko się nie przyznawał. Krzyżacy umieli pędzić nalewki, a chleb pitaj gyros pochodzą od Pitagorasa. Jejku, co ja zrobiłem? Wszystko kojarzę. Dla mnie komuniści już zawsze będą nosić pióropusze. Ale nie wolno o tym mówić, bo oni mogą wrócić i pozdrawić nam drogi. To może zastrzelmy tę historyczkę? Kiedy masz maturę? Jutro. Musimy zastrzelić ją szybko. Ja tego nie słyszałem. Może ja pójdę za nią? Świetny pomysł. Wystarczy ci włożyć mini spódniczkę. Wolałbym spodnie. To zapleciemy ci warkocz. Jezu, będę miał siostrę bez matury. Ja chciałbym wreszcie kiedyś mieć to za sobą. Co za sobą? Maturę. No nie. Następny matur. Uważaj. Mówisz do przełożonego. Jak zostałeś oficerem bez matury? Kiedyś dawali stopnie za służbę ojczyźnie, a nie za papierek. No właśnie. Pierwszy awans dostałem za stracony palec u nogi. A potem już poszło. Dowodzi nami facet po podstawówce. Ja też nie wierzę w papierki. Cicho bądź, oślałączko. Po podstawówce też można zrobić karierę. Jak się dobrze wyjdzie za mąż. Mam pomysł. Już się boję. Zorganizujemy maturę. Ja też zaczynam się bać. Zorganizujemy maturę na posterunku. Dla funkcjonariuszy, którzy chcą się dokształcić. Ty zdasz przy okazji. Dla funkcjonariuszy? Jeszcze paru się znajdzie. Dzwoń do kuratorium i do jej dyrektora. Założę się, że nam nie odmówią. Czarek. Co? Tutaj, czy w szkole, żeby zdać maturę, trzeba coś umieć. W szkole nie wiem, ale tutaj? Wszystko się może zdarzyć.